Cześć, zapraszam na kolejną prezentację modyfikacji do Farming Simulator 22. Dziś modyfikacja, która nazywa się Fish Farming, czyli po prostu hodowla ryb. Oprócz tego, że w farmingu hodujemy sobie krówki, świnki, za pomocą tej modyfikacji będziecie mogli rozszerzyć tą hodowlę o ryby, wykorzystując skrypty produkcji. Modyfikacja jest oczywiście dostępna na ModHubie, autorem tego modu jest VX Mapping, waży około 20 mega i ta modyfikacja jest dostępna na wszystkie platformy. Teraz uważajcie proszę, bo to jest bardzo ważne. Do prawidłowego działania Fish Farming potrzebna jest ta modyfikacja, która produkuje palety. Jest to opisane na ModHubie, czyli najprawdopodobniej w momencie, kiedy pobieracie sobie tą modyfikację, automatycznie pobierzecie również tą. Kłopot jest w tym, że do prawidłowego działania tej modyfikacji będziecie potrzebowali tą modyfikację, a to już nie jest automatyczne i tutaj po prostu nie pobierzecie sobie tego tartaku. No i później mogą być problemy. Tak więc linki do tych wszystkich trzech modyfikacji znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, żeby pobrać jeszcze odpowiedni tartak. Tych tartaków jest kilka. One produkują palety, ale wydaje mi się, że tylko właśnie ten tartak produkuje odpowiednie puste palety. Tak prezentuje się moja farma rybna. No na razie jeszcze tutaj nic nie działa, ale mam nadzieję, że za chwilę zacznie się produkcja. No i generalnie dookoła to wszystko pomoże mi tutaj, aby hodować ryby. Ale przejdźmy sobie do sklepu, wytłumaczę jakie budynki i ile one kosztują, bo one są dosyć drogie. Oczywiście znajdziecie to wszystko w sekcji produkcja. No i najważniejszy budynek, sama farma, kosztuje 350 tysięcy. Jak widzicie, do hodowli ryb potrzebujemy kukurydzę, to jest pasza mineralna, taka, która jest wykorzystywana w robieniu TMR-a w tej oborze z automatem. I tutaj mamy puste palety. No i ten budynek kosztuje 350 tysięcy i potrzebuje dosyć dużej powierzchni, oczywiście płaskiej powierzchni. No i tutaj dla porównania widzicie, tu jest standardowa obora na 45 krów. No i widzicie, to jest no ze 3 razy taka powierzchnia, tak więc duża powierzchnia potrzebna jest. No i płaska, 350 tysięcy. Tutaj jak widzicie są palety, puste palety i to właśnie ten budynek, który jest w opisie. I on teoretycznie powinien być, pobrać się automatycznie. On produkuje te palety, ale zobaczcie, on kosztuje 110 tysięcy. I ten wydatek też należy tutaj dołożyć jeszcze. Jak widzicie, z desek i to są belki. Produkuje się tutaj beczki, puste palety i wióry. Z tymi beczkami to oczywiście nie musicie jej produkować, tylko chodzi nam o to, aby produkować te puste palety. No i właśnie, przed chwilą wspomniałem, że do produkcji pustych palet potrzebne są deski i belki. No i z tymi belkami to jest trochę problem. Bo to jest właśnie, nie wiem czy tylko jedyny, no ale na pewno ten tartak produkuje odpowiednie belki, ale on kosztuje 125 tysięcy, no i oczywiście jest modyfikacją. Wszystkie te modyfikacje, te linki do tych trzech modów znajdziecie w opisie oczywiście. I do tego przywozimy sobie tutaj kłody, no i ten tartak produkuje deski, wióry, to są belki i jeszcze taką korę. Nie wiadomo co z tą korą zrobić. To może być problem, bo jak tutaj będziecie dużo produkowali, no to tej kory chyba nie będzie można jakoś sprzedać, chyba że sobie jakiś trigger wstawicie, gdzie będzie można to sprzedać. Dodatkowo, potrzebny jest jeszcze też punkt sprzedaży, abyście mogli sprzedawać ryby. No i tu macie taki mały punkt sprzedaży, on kosztuje akurat 1000 euro, niedużo kosztuje i teraz sobie go postawiłem tutaj na farmie, no gdzieś przy drodze powiedzmy, może też postawić. On nie kosztuje dużo. Jeżeli chodzi, tutaj powiedziałem o tych budynkach i o tych budynkach, to są też dodatkowe budynki i one są tutaj jako silosy. Dzięki temu możemy sobie magazynować albo puste palety, to jest taki budynek, do którego wrzucamy puste palety i możemy z niego pobrać, tak więc to możemy wykorzystać i z tego co mi się wydaje, dobra, tu mamy ten silos na tą korę. Tutaj można sobie go wziąć, ewentualnie jak będziecie wiedzieli co z tym zrobić, to chociaż do tego silosu wrzucicie. No więc tu jest tych kilka budynków, tak więc one w sumie spoko. Bo rzeczywiście niekoniecznie zawsze będziecie mieli drewno
Tak więc można naprodukować tego więcej i przetrzymać, a żeby tutaj cały czas była dostawa tych palet do tej farmy. Tak więc widzicie, dosyć dużo miejsca potrzebuje. Oczywiście ja to sobie tak rozplanowałem, żeby tu było dosyć dużo miejsca, żebyśmy się tutaj nie zabijali. Tak więc tak to wygląda. I od czego by tutaj zacząć? Może jeszcze od takiej uwagi. Jeżeli chcecie tutaj sobie hodować, zrobić tą hodowlę ryb, no to widzicie, że to będzie związane z tym, aby jeszcze dodatkowo mieć las. Czyli to musicie, możecie taką akcję rozpocząć na mapie, gdzie są w ogóle lasy, tak więc, bo to wymaga, tutaj widzicie, jakie są dosyć wysokie koszty. Dodatkowo należałoby mieć jeszcze las. I dosyć dużo tego drewna. Chociaż ja wiem, nie, tych palet aż tak dużo nie potrzeba, to może niekoniecznie, a przepraszam, to nie tutaj się wozi, to się wozi tam, bo akurat tutaj się skończyła produkcja, no i ja sobie tutaj przywiozłem deski, wrzucimy i jeszcze tutaj są deski, chyba powinny być razem i te palety, nie, i belki, dobra, czyli ten budynek wyprodukuje nam takie palety, no i te palety trzeba zawieźć właśnie do na farmę, która właśnie produkuje, czyli na farmę, która będzie hodowała, wyprodukuje, no w sumie będzie znaczy tutaj tak naprawdę będzie produkowała, bo tutaj jest do tego wykorzystywany skrypt produkcji, tak więc tutaj nie będzie czegoś takiego, że pędką będziecie łapali ryby, nie, one będą tutaj generowane, będą się generowały tutaj takie pojemniki z rybami. No i teraz może przejdziemy sobie do wytłumaczenia co, jak i gdzie. Czyli puste palety wozimy sobie tutaj i ustawiamy w tym miejscu. Dobra, widzicie? One sobie tutaj uciekają, czyli to wszystko tutaj działa. Świetnie. To sobie zostawimy. Natomiast w tym miejscu będą się generowały palety z rybami, które będziemy mogli sprzedać. I jeszcze jest jedno miejsce istotne, gdzie będziemy musieli tutaj karmę wrzucić, czyli w tym przypadku, jak wam powiedziałem przed chwilą, no to karma to jest kukurydza i tej kukurydzy też będziecie musieli troszeczkę mieć, czyli no to nie wydaje mi się, że na samym początku na gospodarstwie można by rozpocząć, chyba żeby wziąć dosyć duży kredyt, bo to trzeba by kupić las, jakiś sprzęt do wycinania drzew i tak dalej. Ale w sumie spoko, no bo zimową porą, grając na sezonach w farmingu, no to można właśnie ogarniać temat lasów, wycinać drzewa, przerabiać je. Dodatkowo te deski można by też sprzedawać, tylko że do tego będziecie musieli jeszcze sobie dorzucić odpowiednie triggery, które znajdziecie, jak nie mam, na modkabie. Więc no, można właśnie urozmaicić sobie gospodarkę leśną w taki sposób, że macie las, przerabiacie je na deski, te drzewa na deski, ale tutaj macie również palety, produkcję palet, te palety potrzebne są. Zresztą, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że te palety w ogóle są bardzo często wykorzystywane w różnych innych modyfikacjach produkujących coś tam, ponieważ to jest bardzo popularna modyfikacja, tak więc podejrzewam, że bardzo często jest wykorzystywana i tutaj trzeba też zwrócić uwagę na tartak. Tych tartaków na modhubie jest, no jest dosyć dużo, ale szczerze mówiąc ja nie sprawdzałem innych tartaków i trzeba tutaj uważać, bo niekoniecznie inne tartaki będą robiły takie deski, jakie powinny być, czyli tutaj widzicie, to są deski, a tutaj są belki, tak? Nie, to akurat też deski, a tylko się nie zespawnowało. O, tutaj macie beams, czyli te belki, tak więc to niekoniecznie każda modyfikacja będzie coś takiego robiła. Dobra, no i lecimy sobie. Widzicie, tu jest ta pasza mineralna. To w sumie fajnie, że jest ta pasza mineralna tutaj dodana, bo ona tak naprawdę w Farming Simulator ma tylko jedno zastosowanie, chyba z tego co mi się wydaje, czyli służy do produkcji TMR-a, ale tylko i wyłącznie w przypadku, kiedy macie tą największą... O kurczę, tutaj nie wiedziałem. O, wjechaliśmy, udało się. Mamy tą największą oborę i ta największa obora ma ten automat do robienia TMR-a, no i właśnie w takim przypadku wykorzystujemy to, chyba tylko i wyłącznie do tego jest, nie wiem, ale
jak mi się wydaje. Dobra, i widzicie, tu ma jeszcze takie dodatkowe zastosowanie, bo karmimy sobie tą paszą ryby. Jeżeli mamy już to wszystko, wszystkie rzeczy tutaj wrzucone, sobie tutaj idziemy. No i jak widzicie, ja tu jeszcze nie włączyłem, ale mogę włączyć teraz tą produkcję. No i ta produkcja, jak tutaj widzicie, dosyć dużo tej paszy mineralnej będzie tutaj potrzeba, ponieważ aby wyprodukować 100 litrów ryby, no to potrzebujecie 200 litrów kukurydzy, 100 litrów tej paszy i 50 litrów, bo tak to niestety w farmingu się oblicza, że 50 litrów palet. Czyli no można powiedzieć, że najdroższym chyba elementem tutaj będzie pasza, czyli 100 litrów paszy, mamy 100 litrów ryby. Jak to wygląda z paszą, ile ona kosztuje, albo może raczej z cenami ryb, to też w sumie zaraz wam pokażę. Tutaj macie dodatkową produkcję na samym końcu i ona ma tutaj sprzedaż, no niby 3000, ale tutaj mamy wahania, tak? To się waha w przedziale od około 3000, zresztą aktualnie mamy najniższą cenę, na zimową porą no to jest 4300. Więc taki jest rozdział. Tu oczywiście, jak widzicie, mamy też te pozostałe produkcje, tylko że nie mamy punktów sprzedaży dla... O nie! A nie, to można... A, no pod warunkiem, że jest ta farma, ale ktoś inny ma tą farmę. Jak jesteśmy właścicielami, to oczywiście nie sprzedamy tutaj, tak? No ale to można sobie jakoś tam inaczej zorganizować. Tyle, jeżeli chodzi o to. I jeszcze jedna, bo nie pamiętam ta pasza mineralna, bo to jest istotne. Ja niedawno kupowałem ją, ale teraz zapomniałem. Tak więc to nie jest tutaj, w paletach jest. Ta pasza jest, 1000 euro, czyli to w sumie będzie, i ona ma pojemność tutaj 1050, czyli... No można będzie tutaj zarobić w miarę, zważywszy na fakt, że tutaj bardzo szybko leci produkcja. Mamy tyle cyklów jest, tak? A każdy cykl to 100 rybek, tak? 100 rybek, czyli w miesiącu naprawdę tutaj potężne ilości, bo tutaj sobie dodajcie 2 zera, czyli wyjdzie wam 57 tysięcy litrów tych ryb, tak? Dobrze mówię? No to jest dosyć dużo. Te koszta są, tak więc, tak jak mówiłem, to nie jest taka modyfikacja, gdzie będziecie sobie tam taką jakąś małą rzecz tutaj robili. Zobaczcie, czas nie jest przyspieszony, jest na jedynce, a już jest 100 litrów. Tak więc bardzo szybko będą się tutaj pokazywały się te kontenery z rybami. O, proszę bardzo, pół godziny już jest jedna. Tak więc, no, trzeba uważać tutaj, jak wy to zorganizujecie, bo tak wygląda taki... Tutaj nie ma żadnych nic pokazane, są rybki czy coś takiego, tylko jest taka po prostu paleta z rybami, z rybką tutaj i tyle. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj wydacie bardzo dużo pieniędzy i później, żeby odebrać te pieniądze, żeby one się zwróciły, będzie bardzo dużo roboty trzeba wykonać, ponieważ trzeba będzie wozić dosyć dużo tych skrzynek. Oczywiście taka jedna paleta to jest aż 4000, tak więc to jest naprawdę dobry biznes, wydaje mi się, ale jednak dosyć dużo będzie tej pracy, bo z tego... No i trzeba mieć odpowiednią ilość kukurydzy też i tej paszy, tak więc tutaj będzie naprawdę dużo wożenia, bo zobaczcie, już tej paszy mineralnej nie ma. Nie ma, bo to jest, wystarczy tylko i wyłącznie na jedną taką paletę, tak więc to musicie sobie skalkulować i naprawdę bardzo dużo zainwestować, ale później można bardzo dużo zwrócić, czyli to jest taka zabawa już na takich dużych farmach rozwiniętych mocno i tutaj jeszcze jak chcecie naprawdę mocno jeszcze dodatkowo duże pieniądze generować, no to tutaj wchodzimy w to, mamy dużo kukurydzy, przywozimy mnóstwo tej paszy i wtedy zaczynamy zabawę, bo to jak widzicie też kukurydzy dosyć dużo idzie, tak więc w ciągu pół godziny to wszystko poleciało, a więc jaka skala tutaj jest. No, oczywiście można sobie to zrobić poprzez coś takiego, że weźmiecie tutaj
i zmień tryb produkcji na sprzedaż, to wtedy będzie automatycznie to wszystko działało i w takim przypadku nie będziecie musieli tutaj za bardzo wozić tych palet, ani sprzedawać tego. To będzie wszystko, będzie automatycznie. No i tutaj sobie zmień na dystrybucję, czyli z tej fabryki, która produkuje te palety, one będą automatycznie przeskakiwały tutaj do tej farmy i tak dalej. I taka sama sytuacja tutaj najprawdopodobniej będzie, ale tego nie sprawdziłem. Też z przechowywania trzeba byłoby zmienić tutaj tryb na dystrybucję. No i deski to samo, zmień na dystrybucję. Co sądzicie o tej modyfikacji? No to jest, powiem wam, dosyć duże wyzwanie, ale można sobie się z tym tutaj troszeczkę pobawić, nawet porządnie się zadłużyć i później mieć cel, żeby spłacić te długi. To też może być taki sposób na rozgrywkę. W tej prezentacji to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, Anton.